Dzień dobry, witam Państwa. Na godzinę 9:00. Wysoka Rado, Szanowni Goście. Otwieram 44. Zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Świebodzinie. Witam przybyłych Państwa radnych. Witam Panią Burmistrz. Witam kierowników wydziału, zaproszonych gości, mieszkańców oraz przedstawicieli klasy. Witam wszystkich mieszkańców, którzy oglądają nas, naszą transmisję. Przypominam, że obrady Rady Miejskiej są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięki. Oraz uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyrażę się zgodę na przetwarzanie i uprzymianie swoich danych osobowych i wizerunku w myśl artykułu 6 ust. 1 litera A oraz artykułu 9 ust. 2 litera A rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 w sprawie ochrony osób, w sprawie ochrony osób fizycznych oraz przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 96/2002 ogólne rozporządzenia o ochronie danych z 27 grudnia 2016 roku, tak zwany rok. Przechodzimy wobec czego do sprawdzenia obecności. Proszę Państwa radnych o potwierdzenie obecności Rady Gminy. Nie, już się robię. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Osica? Jestem obecna. Dziękuję. Pani Małgorzata uczestniczy w obradach w sposób zdalny. Dziękuję. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 20 radnych, w związku z czym Rada Miejska może podejmować prawomocne uchwały. Na stole prezydialnym znajduje się protokół z ostatniej sesji. Każdy z Państwa zgodnie z paragrafem 56 statutu może mieć uwagi na protokół na dzisiejszej sesji. W związku z tym, czy są jakieś uwagi? Nie widzę. Stwierdzam, iż protokół został przyjęty. Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem o sesji przedstawię Państwu dzisiejszy porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności. Punkt drugi, przyjęcie porządkowych z poprzedniej sesji. Punkt trzeci, sprawozdanie z działalności burmistrza za drugi kwartał 2022 roku. Punkt czwarty, projekty uchwał. I tak w kolejności. W sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świebodzin na 2022 rok. Drugi projekt w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Świebodzin na lata 2022-2032. Trzeci projekt w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkasą. Czwarty projekt w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminy dróg na terenie gminy Świebodzin. Piąty projekt w sprawie zmiany uchwały nr 41 łamane na 541 łamane na 2022 na miejskiej Świebodzinie z 28 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się w gminie ewidencji zabytków nie stanowiących łącznej własności gminy Świebodzin. Szósty projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty oraz ustalenia wysokości opłaty za wyżywienie dzieci z gminnych żłobkach w grupach żłobkowych prowadzonych przez gminę Świebodzin oraz określenia warunków zwolnienia z ponoszenia tych opłat. Siódmy projekt w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Świebodzin w roku szkolnym 2022-2023. Ósmy projekt w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wiążących stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnich i dzieci młodsze w szkołach, w przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Świebodzin. Dziewiąty projekt uchwały w
sprawie zmiany uchwały nr 43, łamane na 573 na 2022 Rady Miejskiej w Świerożnie z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie określenia celu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 10. Projekt w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w obrębie Grodziszcze odpłatną służebność przesyłu. 11. Projekt w sprawie nabycia przez gminę Świerożnik w drodze komunalizacji nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa położonej w obrębie Rusi. 12. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązków przetargowego trybu zawarcia tych umów. 13. Projekt w sprawie obciążenia nieruchomości gminnych położonych w trzecim obrębie Świerożnika oraz w obrębie Wilkową odpłatnymi służebnościami przesyłu. 14. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży gminy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Jordanu. 15. Projekt w sprawie udzielenia bonifikaty oceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. I to tyle, jeżeli chodzi o projekt uchwał. 5. punkt dzisiejszych obrad to przedstawienie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej. 6. zapytanie i interpelacje. 7. sprawy różne. I 8. zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa wnosi jakieś uwagi lub propozycje do przedstawionego porządku obrad? Skoro widzę, to będziemy obradowali zgodnie z przedstawionym porządkiem. Kolejnym punktem dzisiejszego posiedzenia jest sprawozdanie z działalności burmistrza za drugi kwartał 2022 roku. Sprawozdanie otrzymali Państwo w formie pisemnej. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi? Dziękuję. Sprawozdanie przyjęte. Przechodzimy do kolejnego punktu projektu uchwały. Bardzo proszę Panią Izabelę za pomocą skarbnika w gminie i przedstawienie trzech pierwszych projektów. Pierwszy projekt uchwały to jest projekt nr 620 z anotacją po zmianach w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świerożnik na 2022 rok. Uchwała szczegółowo omówiona na każdej komisji. Na komisji planu zostały wprowadzone pewne zmiany do niej. Dotyczyło to przede wszystkim zwiększenia dotacji dla Świerożnickiego Domu Kultury. Uchwałę ze zmianami Państwo otrzymali. Zmiany Państwu zaprosiłam, także głosujemy ten projekt o zmianach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Zanim przystąpimy do głosowania, to tylko stwierdzę, że jest nas obecny 21 i poproszę Pana Sławka o załóż. Dobrze. W związku z tym, że nie ma pytań, to zarządzam głosowanie. Bardzo proszę o oddawanie głosu na terminale. Dziękuję. Pani Małgorzata Osica? Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie 21 radnych większością głosów 20 radnych głosowało za, 1 radny był przeciw. Kolejny projekt Pani Skarbnik. Projekt nr 621 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Świerożnik na lata 2022-2032. Również ten projekt był omawiany na wszystkich komisjach. Zmianą do tej uchwały jest ta zmiana, która została wprowadzona w uchwale budżetowej, czyli załącznik nr 1 dostosowany jest do dochodów i wydatków z uchwały budżetowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi? Nie widzę. Wobec tego zarządzam głosowanie. Pani Małgorzata Osica? Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów 19 radnych głosowało za i 2 było przeciwko. Kolejny projekt. Projekt nr 624 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Uchwałę tą podejmujemy w związku ze zmianą sołtysa we wsi Rzeczyca. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi? Nie widzę, to zarządzam głosowanie.
Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 Rady głosowało za przyjęciem uchwały. Dziękuję pani skarbnik. Kolejny projekt uchwał poproszę panią kierownik Kamilę Kompuś. Druk nr 622. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii komunikat, druk na 2 godzin. Projekt uchwały został udzielony na wszystkich posiedzeniach komisji i uzyskał pozytywne opinie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania lub uwagi? Skoro nie ma, to zarządzę głosowanie. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 43/2023/2022 Rady Miejskiej w Świebodzinie
uchwały uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji. Dobrze, dziękuję. Czy jakieś pytania? Skoro nie ma, to głosujemy. Pani Małgorzata Osica? Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 radnych głosował za przyjęciem uchwały. Dziękuję panu Michałowi i poproszę pana Macieja Kusia, kierownika Wydziału Pieniędzy. Druk nr 611 w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w Urzędzie Grodziszcza, odpadną z wolnością przesyłu. Projekt był państwu przedstawiony na wszystkich komisjach Rady Miejskiej i uzyskał opinię pozytywną. Dziękuję. Czy jakieś pytania? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Pani Małgorzata Osica? Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Numer 615 w sprawie nabycia przez gminę Świebodzie pieniędzy komunalizacji nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa położonej w Dolnym Wysiłku. Projekt również był omawiany na wszystkich komisjach i uzyskał opinię pozytywną. Dziękuję. Czy jakieś pytania macie państwo? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Pani Małgorzata Osica? Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Druk nr 616 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na linii dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązków przetargowych w wyniku zawarcia tych umów. Ten projekt również uzyskał pozytywną opinię przez Komisję Rady Miejskiej. Czy macie państwo pytanie? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Wyczerpaliśmy punkt dotyczący projektu uchwał. Głos teraz pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Cały? Wszyscy radni otrzymali te protokoły, także nie wiem, czy jest sens, abym ten protokół odczytał w całości. Co pan przewodniczący na to? Jeżeli nie był publikowany na bilet, to trzeba go odczytać, a jeżeli dobrze. Będzie publikowany, to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz się zapoznali, a natomiast protokoły komisji rewizyjnej stwierdza, że powinny być publikowane, także dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do protokołu? Nie widzę, dziękuję bardzo. Kolejnym punktem obrad są interpelacje i zapytania radnych. Przypominam Państwu, że na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminy interpelacje i zapytania do przewodniczącego, a przewodniczący przekazuje zwłocznie burmistrzowi dwie interpelacje pani radnej Niedzielskiej oraz pana Marka Kraka, dwie są wszystko, co góry przesłał również interpelacje i to wszystko. Czy ktoś z Państwa jeszcze w tej części chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego dziękuję uprzejmie. Informuję, że odpowiedzi zostaną udzielone w formie pisemnej nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji. Przechodzimy do spraw różnych. Na naszym czerwcowym posiedzeniu pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił taki wniosek o zawężenie zakresu kontroli dotyczącej realizacji wniosków i interpelacji radnych. Ja myślę, że znaczy, no nie myślę, tylko nie musimy w tej kwestii podejmować się żadnej uchwały. Proponuję, aby Komisja Rewizyjna rozdzieliła sobie. Wzięła pierwszą część kontroli 2 lata, drugą część kontroli następne 2 lata i będzie ok. Na przykład w przyszłym roku drugie 2 lata. Także w grudniu roku teraz na przykład pierwszego lata może. Czyli mamy skontrolować to, w jakim terminie zostały wysyłane odpowiedzi na zapytania czy tam interpelacje, to jest jeden temat, a drugie to mamy sprawdzić realizację wszystkich interpelacji, tak? No tak, nie wiem. Dobrze. Nie, no tak. Tylko nie wiem, ile tych interpelacji było. Ja, bo tak w sumie to pani Daria to myślała, nie. Chciałem powiedzieć, że to będzie duży zakres, jeśli chodzi o sprawdzenie, ale dobrze, no jesteśmy komisją rewizyjną i... Możecie na trzy podzielić, nie? Dobrze. Grudzień, styczeń, dziękuję. W związku, tak, no to ja uważam, że tę sprawę załatwioną. Kolejną sprawę, jaką chciałem poruszyć, pani Daria mi napisała tutaj, że będzie wysłany do Państwa harmonogram dyżurów radnych do akceptacji do końca tego tygodnia. Rozpoczniemy od połowy września i tutaj jest propozycja taka, żeby wszyscy radni mogli się w kadencji jeszcze nacieszyć dyżurami. To jest propozycja taka, no w tym roku, nie co? To jest propozycja taka, że będzie dwóch radnych w jednym dyżurze i też będzie dobrze, nie? Dobrze, to jest to i co? Ja przepraszam za moją nieobecność na dożynkach, ale była spowodowana sytuacją rodzinną i prywatnymi sprawami, także niestety nie mogłem w tym roku uczestniczyć. Poza tym też zaproszenie dostałem tak trochę późno i były już inne rzeczy zaplanowane, także sorry. Przepraszam. Przed nami inauguracja roku szkolnego. No pewnie Państwo wiecie, że w Siemurzynie w tym roku będziemy mieli uroczystą wojewódzką inaugurację roku szkolnego 1 września w Żmijanku z udziałem wojewody, pani marszałek, pani kurator i różnych innych ważnych osób. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze dodać do spraw głównych? Bardzo proszę pan, no może po kolei, to może pan Andrzej. Dziękuję. Kilkanaście dni temu zakończył się u nas w miejscowości remont, bardzo długo oczekiwany remont drogi. Dlatego chciałbym w imieniu mieszkańców, jak i własnym podziękować wszystkim,
nie będę wymieniał nazwisk, żeby kogoś nie pominąć i przeprosić, ale wszystkim, którzy się do tego remontu przyczynili, bardzo gorąco podziękować. To jedna sprawa, a druga, 17 września odbędzie się 15 turniej szachowo-warcabowy dla sołectw gminy Świebodzi, i na który serdecznie zapraszam. Szczegóły będą na plakatach, także serdecznie zapraszam. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Pan na pytanie prowadzi. Tak, szanowni państwo, tak chciałem zapytać tutaj naszych włodarzy, jak wygląda sprawa, czy można by poprawić sytuację w naszym porządku, w naszej gminie. Już mówię, o co chodzi. W ostatnim tygodniu akurat tak się zdarzyło, że jeździłem drogami naszymi gminnymi, nie tylko gminnymi, mijając miejscowe właśnie jeziory. Oglądałem sobie jadąc tą obwodnicą, tak, i drogą wojewódzką 303. Patrzyłem właśnie, jak wygląda porządek i powiem szczerze, w tych rowach do nierazjennych przydających do tej drogi, mijającej miejscowość, no, mnóstwo, no, duża ilość odpadków, opakowań, najczęściej z tworzyw sztucznych. Widzę, że rowy były wykoszone, więc bardzo ładnie to wyglądało, że tam trawy nie było, ona była wykoszona. I pytanie to jest może do pana kierownika, czy ta firma, która kosi, nie mogłaby sprzątać przy okazji tych odpadków, które trafia na swoich, na tym swoim terenie koszenia, bo ilość tego tam naprawdę na długości tej całej obwodnicy mijającej miejscowość, no, no porażająca, naprawdę tam, no wiadomo, to pewnie przejeżdżający kierowcy, no bo dla mnie to jest aż nie do pomyślenia, żeby taka ilość odpadków, może i też te służby, które tam pewnie wykonują tą usługę, bo ilość butelek plastikowych, opakowań, nie tylko butelki plastikowe, tam były też opakowania o produktach spożywczych, no tak jakby ktoś, no, no nie wygląda to, powiem szczerze, estetycznie, jeżeli jest taka możliwość, no nie wiem, czy taka możliwość jest, żeby ta firma, która wykasza takie miejsca, żeby też sprzątała po prostu te śmieci, tam na pewno by się sporo worków zebrało. Dziękuję. Ja mogę powiedzieć, że to jest droga wojewódzka, tak? To zarządza drogi, bo to sprzątać w ramach swojej czynności bieżącej utrzymania. A to znaczy, że zarządca dróg wojewódzkich wykasza, tak? Też te teren. Tak, to jest, no, każdy zarządca drogi, co zajmuje się swoim, więc są drogi powiatowe, gminne, wojewódzkie, tak? Ja proponuję panu radnemu złożyć interpelację, mimo przekażemy do zarządu dróg wojewódzkich. Znaczy, no nie wiem, co pan mówisz, bo ja do pana mówisz. Czy jeszcze ktoś z państwa chciał poruszyć? Pan sądzę, podnosił rękę. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Szanowni państwo, w ostatnią sobotę mieliśmy dożynki gminne. Chciałbym w własnym imieniu i mieszkańców Sołectwa Kopino podziękować za wsparcie tu państwa radnych, że mogliśmy to zorganizować i władz gminy. Dziękuję również wszystkim sołectwom, które brały udział. Co prawda bardzo mało tego było. Tych sołectw na 23 sołectwa to 8 miejsców tylko było i parę tu gospodyń miejskich, bardzo cienko to jakoś wszystko wychodzi. Z roku na rok coraz mniej, chyba tych jest zaangażowanie coraz mniejsze. Dziękuję również dla sołectw, które tu brały. Pomagamy nam bardzo dobrze do tej rzeczyce. Pani Nowa Sołtys tu jest też. I tak nasz mamy taka wizja, dom kultury nie ma w ogóle ani parasolów, ani jakiegoś namiotu, żeby tych trochę osłonić, czy od deszczu, czy od słońca. Tu obrona cywilna nasza też nie ma i tak mam propozycję do państwa, które będziecie uchwalać budżet na gminy. Może gdzieś tam doposażyć, czy dom kultury, czy obronę cywilną, jakieś parasole nad tymi stołami, żeby trochę jakaś była osłona, czy przed deszczem, czy przed tym słońcem. No bo ci ludzie nie mieli gdzie się skryć po prostu. Deszcz nieprawda, nie całą pół godziny może popadą, ale troszkę przerzedził ludzi. Przy okazji udało się uzbierać dla takiego Józia z Kuźminka. Chłopczyk tam próbuje wymyśleć, że ma serc, ma problemy. Gdzieś około 14 tysięcy to nas brało. Tak. Chwała wszystkim tym, którzy tam pomagali i tak dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Właśnie, mówiliśmy o uchwałę o zmianie sołtysa. Panie burmistrzu, może mówimy o sołtysa. Panie sekretarz, przedstawiam panu sołtys. Szanowni państwo, macie państwo okazję poznać nową panią sołtys sołectwa Rzeczyca, panią Janinę Maniak. Dzień dobry.
pana Wolaka. Ja za jego pracę. Także dzięki wielkie. Czy jeszcze ktoś z pana Różny chciałby zabrać głos? Proszę Państwa, bardzo proszę, poruszaliśmy temat bezpieczeństwa na terenie naszego miasta. Chciałam Państwu powiedzieć, że w piątek razem z panem burmistrzem i z panem radnym mieliśmy spotkanie w tej sprawie. Z tego, co się orientuję, to działania kilka zostały już podjęte w trzech newralgicznych punktach na Parku Dłonia, Parku Dworcowym na terenie Placu Wolności. Natomiast jest taka do Państwa prośba, żeby na wrześniowej sesji pan burmistrz do nas zawitał i porozmawiał na temat działań, które prowadzą na terenie Świętokina. Myślę, że przez ten miesiąc powinny być efekty, które będą dla Państwa widoczne, jak i dla mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Tak, pani Daria może odpowiadać, że mamy w sprawie pracy spotkanie z komendantem. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Ja dziękuję pani Dali, że czuwa tutaj na mnie i nade mną. Dobrze, dziękuję bardzo. Słuchajcie, szanowni Państwo, no to co, 9.32. Życzę wszystkim Państwu dobrego dnia i udanego końca wakacji. Nauczycielom oczywiście życzę owocnych obrad rad pedagogicznych i tak dalej. Dobrego, dopuszczonego. Dziękuję za obecność i zamykam 40.